Witamy na konferencji prasowej po zakończonym pojedynku piątej kolejki Fortuna pierwszej ligi Resowia kontra Lechia Gdańsk. Wraz z nami szkoleniowiec Resowi Mirosław Hajdo. Dobry wieczór. Panie trenerze, prosimy tradycyjnie o kilka słów podsumowania do zakończonego pojedynku. No cóż, pierwsze zwycięstwo u siebie, tak? Na pewno się cieszymy. Graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem i jakość ofensywna zespołu Lechii jest ogromna. Natomiast my musieliśmy na tą drużynę znaleźć sposób i odcinać poszczególnych zawodników od podań. Zdawaliśmy sobie sprawę, jakim zawodnikiem jest Fernandez. Dzisiaj naprawdę dobrze wywiązaliśmy się z tego zadania, jeśli chodzi o wyeliminowanie go i odcinanie od podań. Patrząc z perspektywy meczu, to powiedziałbym tak, że mieliśmy taki problem w 20 minutach drugiej połowy, gdzie mocno przycisnęła Lechia. My też trochę świadomie, niepotrzebnie cofnęliśmy się, mając 2-0, bo uważam, że jakbyśmy podeszli wyżej, to te piłki byłyby nasze, bo byśmy zmuszali przeciwnika do grania długą piłką. Natomiast co więcej mogę powiedzieć, gratuluję zawodnikom, bo po raz kolejny pokazali, że charakter i wola walki oczywiście, plus bardzo dobre przygotowanie fizyczne na tym etapie rozgrywek decyduje o pewnych takich momentach w meczu, gdzie strzelasz bramki i to jest właśnie dobre. Natomiast my podchodzimy do tego z pokorą oczywiście, bo mamy świadomość, ilu zawodników od nas odeszło i ile przed nami pracy, a wiemy o tym doskonale, że nasze możliwości są, jakie są, jeśli chodzi o finansach, więc pracujemy z chłopakami, z charakterem, tak mogę powiedzieć. I myślę, że na dzisiaj pokazujemy na boisku mocno pokazujemy drużynę, całość jako całość i myślę, że to jest ważne. W zasadzie tyle. Mamy 3 punkty, bardzo chcieliśmy je zdobyć. Mamy je dzisiaj. W zasadzie to tyle, co chciałem powiedzieć, nic więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie od Państwa. Proszę bardzo. Dobry wieczór, trenerze, Dominik Pasternak, TVP Sport. Jeszcze 2 tygodnie temu na konferencji mówił Pan takie słowa, że czas skończyć tę farsę. Oczywiście to nie odnosiło się do piłkarza. Myśli Pan, że taki wstrząs podziału mobilizujący na szatni, że teraz tak to dobrze wygląda? No bo dziś na tle Lechii Gdańsk prezentowaliście się naprawdę bardzo dobrze. Wiemy, jakie są możliwości finansowe tego klubu. Ja powiem tak. Myślę, że wstrząs finansowy nie dotyczył chłopaków, bo wstrząs finansowy dotyczył osób, które odpowiadają za finanse klubu i to powiedziałem, ale to już jest temat zamknięty. Powiedziałem sobie, że nie chcę o tym mówić i mam nadzieję, że tak jak się umawialiśmy, jeszcze dwa transfery będą w najbliższym tygodniu, bo jeżeli ktoś myśli, że wygrywamy i oddalamy to od siebie, to jest w błędzie, bo ja chcę mieć już w następnym tygodniu, na następny mecz, 2 zawodników, których mi potrzeba. Też dopytam. Czy mógłby Pan zdradzić, na jakie pozycje? Przede wszystkim musimy pomyśleć o Maćku Górskim, bo to nie jest maszyna i w pewnym momencie, żeby się coś złego nie wydarzyło, tak? Biega i pracuje na tyle, ile może, jest praktycznie sam i jemu potrzebna jest też rywalizacja, ale też oddech, a na razie rozgrywa mecze i bardzo dużo pracuje. Następną pozycją to jest bok pomocy. I tu musimy znaleźć też zawodnika na tą pozycję, oczywiście pasującego do naszego zespołu. Wierzę w to, że tak będzie, bo nie ma co czekać, bo w każdej chwili mogą się zdarzyć problemy i później będziemy żałować. I ostatnie pytanie jeszcze, czy przygotował Pan jakąś specjalną wersję stałych fragmentów gry na ten dzisiejszy mecz z Lechią Gdańsk? No bo w zasadzie, kiedy nie pojawiała się grupa zostającej piłki, to było zagrożenie po tym bramie. Znaczy trenowaliśmy kilka takich stałych fragmentów, między innymi Kanach po nich bramkę strzelił, gdzie jeden Maciej Górski przebiega, jeden, drugi puszcza piłkę i pierwszy strzał Urynowicza, ale później dobitka Kanacha już była celna i w zasadzie tyle. No. Czasem trzeba sobie pomóc w taki sposób. Dziękuję. Proszę, kolejne pytania. Łukasz Szczepanik, Gazeta Super Nowości. Panie trenerze, chyba przyzna mi Pan rację, że Resowie właśnie lubi takie spotkania z fajną otoczką, kiedy przyjeżdża rozpoznawalna marka. No i myślę właśnie, że na takich przeciwników bardzo dobrze jest się zmotywować. No i sądzę, że okoliczności tego spotkania pomogły Wam właśnie w
tak heroicznej postawie dzisiaj w defensywie. Tak, nie ukrywam, bronimy na zero, tak, już drugi mecz, także to też o czym świadczy. Ale jak ja, no to no co, no to jest marka, to jest niesamowita marka i wystarczy tam pojechać i to już każdy się przekona, ale proszę mi wierzyć, że tak jest. Mam wielu znajomych właśnie stamtąd i to jest naprawdę wielki klub. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast grają ludzie, tak, i przez to, że grają ludzie, właśnie taki zespół jak mój ma szansę i dzisiaj to pokazał na boisku. Trenerze, organizacja w defensywie naprawdę mogła się dziś podobać. Właśnie nawet takiego przeciwnika myślę, że był to najbardziej wymagający rywal w przeciągu tych 5 kolejek. Dołożyć trochę jakości z przodu i sobie będzie regularnie punktować. Panie redaktorze, lądujmy. Naprawdę, bo jesteśmy wysoko zawieszeni, wylądujmy. Resowie zna swoje miejsce w szeregu i wiemy doskonale, o co my gramy, o co grają wielkie kluby, także grę, wielkie kluby zostawmy. My oczywiście sprawimy niespodziankę, być może jeszcze jakąś, ale wielkie kluby zostawmy, jeśli chodzi o oczekiwanie, o budżet. W innym miejscu my się skupmy na sobie, tak proponuję. Proszę o kolejne pytania. Myśli pan, że to zwycięstwo natchnie drużynę do jeszcze takiego lepszego po prostu samopoczucia w ciągu tygodnia i do tego, że ten zespół będzie jeszcze bardziej rósł w siłę i będzie coraz bardziej się konsolidował? Zwycięstwa zawsze budują w każdym momencie, natomiast na pewno mamy świadomość, że musimy jeszcze chłopaków docisnąć trochę, bo widzimy jeszcze rezerwy w motoryce, a motorycznie jak będziemy na jeszcze wyższym poziomie, to myślę, że to się powoli będzie przekładało na lepsze rezultaty. To jest w zasadzie tyle. Na początku gratulacje bardzo duże dla Resowi, dla trenera za to zwycięstwo. Myślę, że pokazali nam w pewnych momentach, jak ta pierwsza liga wygląda, a na pewno moim szczególnie indywidualnym zawodnikom to jest na pewno duża lekcja. Co do nas, myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy spotkanie. Pierwsze 20 minut, jak nie pod naszą dużą kontrolą, to pod kontrolą, która skończyła się albo uwieczniona była minimum dwoma sytuacjami, ale takie sytuacje jak z Jawińskiego, a szczególnie ta Fernandeza, muszą się kończyć po prostu bramkami i to na pewno od tych zawodników tego wymagamy i myślę, że to był nasz problem. Potem wszystko się, można powiedzieć, sprawdziło to, na co przygotowywaliśmy się, czyli na stałe fragmenty przeciwnika i na fazy przejściowe. Stały fragment, jeden ze stałych, bodajże to był drugi rożny po rożnym, kończy się bramką, gdzie nasza reakcja była spóźniona i zbyt biernie zachowaliśmy się w polu karnym. No i druga bramka, 3 minuty bodajże po pierwsze, jest to kuriozum. Doświadczony nasz zawodnik nie może tak się zachować, ale to jest jednak ten problem, który ja już teraz dostrzegam, można powiedzieć, mocniej, to jest znajomość tej ligi, specyfika tej ligi, stricte piłkarskimi umiejętnościami. Tutaj nic nie zrobimy i im szybciej to zrozumiemy, tym mniej takich pojedynków będzie. Niemniej jednak, schodząc do szatni, powiem szczerze, że myślałem, że tutaj się podniesiemy i zrobimy wszystko, żeby przynajmniej zdobyć bramkę, która nas poniesie dalej. Nie udało się to, choć były ku temu okazje, ale jak życie pokazało, na tą chwilę byliśmy po prostu jeszcze za słabi. Cały czas jesteśmy w budowie i ten młody zespół, jak nie najmłodszy w lidze, musi jak najszybciej wyciągnąć wnioski i być naprawdę, muszą być pojętnymi uczniami, bo tego na pewno wszyscy od nich będziemy wymagać. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Bardzo proszę o pytanie od państwa. Dobry wieczór, panie trenerze, Dominik Pasternak, TVP Sport. Ostatnio słyszałem taką opinię o Lechii Gdańsk, że ten klub powinien szanować w tej rundzie każdy punkt, który zdobędzie, że taka presja, że musi iść śladem Wisły Kraków, która też jest naszpikowana nad tymi nazwiskami, u was się w zasadzie z tygodnia na tydzień te mocne nazwiska pojawiają, nie jest dobra, no bo ten klub potrzebuje dużo czasu do tego, żeby się rozwinąć. To ja zapytam, ile tego czasu
pan potrzebuje, żeby poznać tę drużynę i wpoić ten swój plan? No bo nie da się ukryć, że są indywidualności, tak jak Mema czy Fernandez, natomiast no, żeby to wszystko współgrało, chyba no, potrzeba trochę czasu. Na pewno potrzeba i tutaj myślę, że jesteśmy w takim miejscu budowy tego zespołu, że nam jest naprawdę bardzo ciężko z racji tego, że na tą chwilę nie mamy jeszcze skompletowanej do końca kadry. Zawodnicy dochodzą, już nie będę mówił, że są to obcokrajowcy, ale każdy z zawodników, który dochodzi do Lechii, musi się nauczyć nie tylko zespołu swojego, swoich partnerów, ale też tej ligi. I to jest, myślę, że bardzo duży na tą chwilę nasz problem, z którym musimy sobie poradzić. No a do tego aspekty wieku. To są młodzi ludzie, bardzo dobrzy piłkarsko, ale jednak nie zawsze grali pod taką presją, jaka jest w tym klubie. Nie zawsze grali pod presją awansu. I to są rzeczy naprawdę dla można powiedzieć, szarego, postronnego kibica zupełnie niezrozumiałe, o których ja teraz mówię, ale to są podstawy, od których my musimy zacząć. No i teraz naprawdę ciężka praca przed nami mentalna, ale myślę, że mamy dobry materiał nawet po tym spotkaniu, gdzie zawodnicy RS-owi pokazali nam ten mental, pokazali nam momenty, w których dla nich piłki nie były stracone i musimy się uczyć. Co nie zmienia faktu, dzisiaj zero po stronie naszej, nie tyle jeśli chodzi o punkty, ale na pewno o zdobyte bramki, to jest nasza bardzo duża porażka. Jeszcze jedno pytanie dotyczące bramkarza, czy może liczyć na zaufanie w kolejnych meczach? Każdy zawodnik może liczyć na zaufanie w kolejnych meczach. Na pewno czeka go rozmowa ze mną, z trenerem Skowronem, indywidualna analiza i tutaj zastanowienie się, dlaczego tak, a nie inaczej reagował, bo zaraz po, może nie zaraz, ale kilka minut po tym jego błędzie znowu nakręca przeciwnika podaniem, którego nie powinno być. I to jest nasz problem. To jest cały czas problem tej głowy, cały czas problem tego, że wydaje nam się, albo jesteśmy przekonani o swoich umiejętnościach indywidualnych, które na tą chwilę i myślę, że na każdą kolejną nic w tej lidze nie dadzą. Musi być zespół, musi być konsolidacja i naprawdę tu jest duże pole dla mnie do popisu. Z tego, co pan mówi, to wnioskuję, że chodzi głównie u was o to, że zawodnicy mają umiejętności i tak dalej, tylko brakuje tego charakteru, a wszystkie te pana drużyny słynęły z tego, że grały naprawdę z dużym charakterem. Czy ile właśnie czasu potrzeba, żeby pan to wdrożył w tej drużynie, żeby grała, walczyła? O tak jakby chociaż dzisiaj Resowe, która się wam postawiła, mając słabszych zawodników, ale tą walką można powiedzieć, żeby grała ten mecz. Tak, myślę, że tak. Co do czasu ja nie potrafię określić. To jest bardzo ciężkie zadanie w każdym klubie, w którym byłem, bo to jest praca na żywym organizmie, to jest praca indywidualna z zawodnikami, to jest praca nad nawet przekonaniem zawodników do tej wizji. No i tutaj muszę to zrobić, myślę, naprawdę bardzo umiejętnie. Bo to też nie jest łatwe zadanie, mając takich, a nie innych zawodników. I też ja nie będę ukrywał, że Lechia ma się tylko i wyłącznie opierać na charakterze. Lechia ma się opierać na grze w piłkę, ale poparta charakterem, poparta zespołowością, poparta też oddaniem tym barwom. Ci zawodnicy muszą wiedzieć, co mają na koszulce i ile tysięcy ludzi dzisiaj siedziało i w Gdańsku oglądało to spotkanie. Dlatego duża praca, jeśli chodzi o ten aspekt dla mnie, ale spokojnie, my sobie poradzimy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Łukasz Szczepanik, Gazeta Super Nowości. Panie trenerze, spodziewał się pan RS-owi mocno charakternej, walczącej o każdą piłkę? A zapytam, czy może jest jakiś aspekt, w którym pański klub czymś zaskoczył obecnych pańskich podopiecznych? Moich podopiecznych widać, że zaskoczył, nie? Bo tutaj siedzę jako przegrany. Mnie niczym nie zaskoczył. Byłem przekonany, że tak to będzie wyglądać i jeśli chodzi o pojedynki indywidualne, o pomysł, o to, z czego Resowia będzie czerpać,
tak jak powiedziałem wcześniej, no Resowia lubi takie spotkania, dzisiaj to pokazała. I tak jak jeszcze raz powtórzę, serdecznie z tego miejsca gratuluję. Nie brakło panu może takiego większego ryzyka i wzięcia ciężaru gry na siebie przez pańskich liderów? Nie tylko przez liderów, cały zespół. U nas wiadomo, że są liderzy, są ludzie, którzy z tyłu na koszulkach to te nazwiska mają mocniejsze pewnie niż inni, ale tak jak powiedziałem, liderzy powinni więcej dać, ale każdy wchodzący czy mniej liderujący na tą chwilę w tym zespole musi wziąć odpowiedzialność na siebie. Tutaj jeden czy drugi lider nie wygra meczu, nie wygra ligi, nie zrobi się progresu, jeśli chodzi o aspekt takiego bycia na boisku. Wszyscy jedziemy na jednym wózku i tak musimy do tego podchodzić, chociaż nie będę też zaciemniał, że od pewnych ludzi wymagamy po prostu więcej. I gdyby dzisiaj ci pewni ludzie zachowywali się tak, jak powinni, tak jak prezentują się na chociażby treningach, to byśmy ten wynik otworzyli i myślę, że bylibyśmy tutaj na zdecydowanie lepszym miejscu, niż byliśmy po straconych bramkach. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. Radosław Milczarz, Lechia.pl. Zmiana w przerwie, Janek Biegański, Zakrapicza, kontuzja czy taktyka? Nie, tutaj decyzja personalna. Myślę, że potrzebowaliśmy właśnie takiego charakteru, który Janek ma. W tym środku pola walczenie o drugą piłkę, nieunikanie takiej fizycznej walki. I myślę, że Janek dał pozytywną zmianę. Szkoda, że nie przełożyło się to na bramkę, czy też podanie otwierające do zawodników ustawionych wyżej. Trener Sowi skomentował tutaj przed chwilą, że jakość ofensywna Lechii jest ogromna. A o ile dobrze liczę, w ostatnich czterech meczach strzelamy łącznie 3 bramki. Ktoś z redaktorów dzisiaj na Twitterze podsumował Zjawińskiego, że bramki w lidze nie strzelił od 450 dni. Potrzebujemy tu mocniejszej formacji? Potrzebujemy wzmocnienia w tej formacji i myślę, że tutaj każdy sobie zdaje sprawę. Myślę, że też na tą chwilę nie do końca może realnie oceniany jest nasz potencjał, jeśli chodzi o ofensywę, bo my zaczniemy dobrze wyglądać w ofensywie, jeżeli będziemy te puzzle mieli bardziej, mocniej, ściślej poukładane. Na tą chwilę zbyt wiele rzeczy nam się rozjeżdża, które przeszkadzają nam chociażby w dłuższym wymiarze czasowym prezentować się tak jak z początku, kreować takie sytuacje, jakie miał chociażby Luis. No bo to była akcja, którą chcieliśmy, akcja trenowana. Brakło tylko tej skuteczności, ale jednak czegoś brakło. I tutaj na pewno mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o ofensywę. Dlatego praca. Bramkarzy walczy o występ w kolejnym meczu, czy też Sarnawski jest zdecydowaną jedynką. Poważny błąd w meczu ze Zniczem. Decyzja sędziowska, która zdecydowała o tym, że gola nie było i mieliśmy 3 punkty. Dzisiaj wspomniał pan trener 2 poważne błędy. Jeden zakończony bramką, która nie pozwoliła nam wrócić już do tego spotkania właściwie. Jak to było? Może wystąpić w kolejnym meczu? Czy... Myślę, że na tą chwilę, po tym dzisiejszym meczu, każdej decyzji możemy się spodziewać, jeśli chodzi o piątkowy mecz. Dziękuję.